Czołem ludziska! Gramy dalej w Antylamber! Dlaczego w Antylamber? Wytłumaczę wam za chwilę, ale na początku poproszę znacznik super ekstra giga wypasionej lamy. Moi drodzy, przychodzi taki dzień w życiu nieprawdziwego youtubera, kiedy youtuber po prostu zapomina włączyć nagrywania, kiedy nagrywa odcinek. Także w ten oto cudowny sposób zmarnowałem 80 cennych minut swojego życia i prawdopodobnie kilku fajnych momentów, takich aha momentów podczas odkrywania kolejnych części na mapie Antychambera. Także niestety, ale będę musiał wam ten odcinek będę musiał poprowadzić go w sposób taki bardzo opisowy i bardziej tutorialowy. Ponieważ doszedłem niemalże do samego końca, w sensie dokładnie wiem od dawien dawna, że tutaj jest wyjście z Antychambera, ale jeszcze mi się nie udało wymyślić, jak tutaj wyjść. Więc będę to kminił, wydawało mi się, że jak dojdę przez te wszystkie miejsca, które skończyłem w poprzednim odcinku, to mnie gdzieś doprowadzi. Także zobaczmy. Spróbuję odzwierciedlić mniej więcej całą moją ścieżkę gry z poprzedniego odcinka. Trochę mi nawala gardło po półtorej godziny gadania. Swoje robię, ale mam nadzieję, że uda mi się jednak to zrobić, ponieważ odcinek nagrany być musi, a niestety nie mam innego czasu, kurde, niż teraz, w tym momencie. Także, moi drodzy, kończymy tę wstawkę i jedziemy. Cookie Monster napisał, żebym spróbował przejść Falling Forward, więc gdzie ten Falling Forward był? On był gdzieś, kurde, nie pamiętam, tutaj? Dobra, jest Falling Forward, okej. Okay. Moi drodzy, no więc tak. Więc jak wiadomo, było, tutaj spadałem sobie w dół i nie wiedziałem, jak tutaj przejść, znalazłem przejście jakieś inne. Cookie Monster napisał mi, żebym użył coś i pokombinował z tymi klockami, które są tutaj. No więc, mając czerwony gun, tak naprawdę, to ta opcja jest dość prosta i oczywista, ponieważ wystarczy sobie tutaj zrobić przejście w postaci właśnie schodków, więc ja teraz spróbuję sobie oczywiście te schodki wytworzyć, oczywiście robiąc taki tutaj manewr, proszę bardzo, powielając w bardzo prosty sposób wszystkie klocki, które posiadam. Także proszę bardzo. A, no i teraz tutaj wymyśliłem sobie jeszcze, że może te schodki... A, tylko te schodki w drugą stronę trzeba zrobić. A, schodki, spierdzielać mi stąd i się proszę generować mi ładnie tutaj. O, tak. Teraz trzeba tylko zobaczyć, jak tam dojść, żeby te schodki się wytworzyły idealnie. Proszę bardzo. O, chyba jest idealnie, proszę bardzo. Normalnie schody maker. No dobra, no idziemy dalej. I tu, moi drodzy, jest seria zagadek, kiedy twórca mówi nam fuck you, nie uda ci się. Nie uda ci się ukończyć tego challenge'a, bo to jest challenge za challenge'em, musisz po prostu myśleć nieliniowo. Nie możesz wszystkiego zrobić sam, mówi nam notka. Jest tak, odwracam się i myślę sobie, o kuźwa, no nie, jak się odwrócę, znowu będzie coś innego. Faktycznie coś innego. I z początku myślę sobie, kurde, to jest to samo miejsce, gdzie zdobyłem tego klockognata, ale okazuje się, że niekoniecznie. I to jest tak, no i to jest miejsce, gdzie w sumie mamy jakieś przestrzeń. Zobaczymy sobie tutaj to, przenosimy się na drugą stronę, jak sami widzicie. Tu jest żółto, tam jest niebiesko. Jak się przez to przejrzy, to po prostu przerzucamy się między pokojami. O, sami widzicie. Robimy takie warpy. No i teraz tak. Trzeba było zauważyć, co też nie przyszło mi dość sprawnie, że tutaj mamy to, wiadomo, przejście, które nigdzie nas nie doprowadza, ale po drugiej stronie można by sprawdzić, czy też czegoś takiego nie ma. I okazuje się, że... Ło! Jest! I teraz tylko trzeba jakoś nauczyć się poruszać tędy, więc teraz trzeba po prostu znaleźć jakieś przejście. Ja to nie pamiętam dokładnie, gdzie ono było, ale spróbuję je znaleźć. Może gdzieś tu będzie. To trzeba znaleźć przejście na drugą stronę. O! No i właśnie, gdzieś tutaj sobie podróżując nagle udaje nam się wyjść z drugiej strony. Taka magia, nie? No i teraz tak, teraz moglibyśmy sobie pójść tutaj, ale z tego co obadałem ten teren, to miejsce w sumie nie ma w sobie żadnych tajemnic, żeby było ciekawe, to jest miejsce, gdzie w ogóle nie musimy, te wszystkie zagadki są takimi zagadkami, gdzie w ogóle nie musimy używać gnata. Więc to jest dość ciekawe miejsce, natomiast możemy go użyć tylko po to, żeby na przykład dowiedzieć się, że tu jest dziura, prawda? Tam na górze nie ma dziury, ale tu jest dziura, się bałbym tutaj spojrzeć, ale prawdopodobnie wyleciałbym znowu poza szybę, więc nie będę próbował, tylko po prostu sobie spadnę tu w dół, w czerwonego klocka. Okej, jestem w czerwonej przestrzeni. No i teraz znowu jakiś mindfuck. No tu mamy jakieś tutaj przejście. Tu widzimy znowu jakieś czerwone kloce, czyli tak naprawdę to znowu jest takie miejsce, które moglibyśmy stwierdzić, że jest miejscem, w którym się zapętlamy, tak? Czyli taka trochę rekurencja, że idziemy w jedno miejsce i nagle nas prowadzi do drugiego, ale nie jesteśmy w stanie dojść do niebieskiego. Ale na szczęście, to o tyle było dla mnie oczywiste, że zawsze te okręgi oznaczały idź tyłem. I rzeczywiście jak się szło tyłem, to nagle okazało się, że przeszło się dalej.
Więc idziemy dalej, prawda? To jest szybkie, no normalnie jak się o tym opowiada, to się mknie jak dzika świnia. No i teraz tak, to jest też ciekawe miejsce, ponieważ idziemy nie jakimś takim tunelem, z zielonym wyjściem. Jeps, jesteśmy obok tego tunelu, ale zobaczcie, ten tunel prowadzi tak samo z tej strony, jak i z tej strony, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jaką cholerę, jak daleko. Tu mamy kolejne przejście, ale o tym za chwilę. I teraz tu jeszcze odkryłem glitch, tylko pytanie, czy mi się uda ten glitch z powrotem przywołać, czy już mi się nie uda. O, udało mi się, zobaczcie. Czasami gra w tym miejscu się frizuje i proszę bardzo, w tym momencie mam jakieś takie dziwne miejsce, myślałem, że to jest jakiś feature, że to mnie gdzieś zaprowadzi, to jest część zagadki, ale to nie, idę do środka i nagle pojawia się już z powrotem coś takiego, to jakoś się tak od brzegu, o, proszę bardzo, jakiś załapuje, to nawet można by zobaczyć gdzieś brzeg w ogóle całej gry, jakby się tak postarać. Taki, że zobaczymy grę ogólnie z... O, widzicie? Haha! Można zobaczyć, co się dzieje poza ścianami. Przez ten bug glitch, czy jakkolwiek to nazwać. Taki śmieszny bajer. Więc zakładam, że ten korytarz nic mi nie daje. Oprócz tego, że chodzę w nieskończoność. Taki po prostu bajer estetyczny. Bo dalszy ciąg jest tutaj. I to było miejsce, w którym na początku stwierdziłem, o Boże, utknąłem, wracam się i w ogóle rzeczywiście się wróciłem, bo myślałem, że na przykład gra mi zapisze. A co jest ciekawe, gra mi nie zapisuje tutaj miejsca. Muszę przejść wszystkie te challenge, które teraz będziecie widzieć, będę musiał przejść za jednym zamachem, a jeżeli mi się nie uda, wszystko będę musiał iść od początku, tak jak teraz. I sobie myślę, kurde, mamy tworzące się mostki, ale jak wskoczę, to mnie, kurde, zrzuca. I to był problem, ponieważ próbowałem znaleźć klocka. To był mój pierwszy pomysł, że zazwyczaj w takich momentach stawiał się tutaj kloca, prawda? I można było wtedy znowu tutaj przyjść, z kloca skoczyć na górę i było pięknie, a tutaj kloca w ogóle nie ma. Potem odkryłem, że mogę stanąć na samym brzegu czegoś takiego, mimo że stoję, a nic nie widać. Znaczy, nic nie widać, a ja dalej stoję. Wystarczy mały ruch i wtedy już spadam. Myślę sobie, feature? Czy znowu jakiś syf, bug czy błąd? Ale potem, eksplorując, nagle zauważyłem, że proszę bardzo, z boku jest inne wejście i inne przejście. Więc to było takie... Taka znowu taki pszczyczek w nos od twórcy, hej, myślisz zbyt szablonowo, próbuj kombinować dalej. No więc kombinowałem i zupełny, powiem wam szczerze, tu było wiele takich momentów, że po prostu przez przypadek mi się udawało znaleźć przejście dalej, tak teraz pytanie, gdzie jest... Chyba zgubiłem, gdzie jest znowu dalej przejście, czy nie zgubiłem? Nie, tu jest zejście w dół. Tu jest przejście, tu jest dalej przejście. A, tu już jest wyjście, dobra, okej. Okay. Spoko, myślałem, że znowu coś skonociłem, ale okej, jesteśmy dalej. O matko, no i to jest mega dziwne miejsce, ponieważ zobaczcie, tutaj jest mała kostka, a tu jest duża kostka. I teraz pytanie brzmi, jak to zsynchronizować, żeby otworzyły się jedne drzwi i drugie drzwi w jednym momencie. Powiem wam szczerze, że to było to, tę zagadkę właśnie przyszedłem na wielkim farcie. I zobaczymy, czy uda mi się ten fart powtórzyć teraz, bo kurde, drugi raz to już pewnie się nie uda tak pięknie, jak było na początku. A mianowicie... jakoś tak szedłem tak sekwencyjnie, aż w którymś momencie po prostu przyspieszyłem, poczekałem. No właśnie, i już nie jest tak pięknie, no, więc wiedziałem, że to musi mieć jakiś myk. A właśnie, sami widzieliście, to gdzieś na górze było, było dużo mieszanki, potem się jakoś tak cholera wie co robiło. O kurde, jaka to zrobiłem wtedy, no. Okej, okay, dobra. Widzieliście, metodą prób i błędów w końcu się udało. Bardzo dziwna zagadka. No właśnie. I kolejna dziwna zagadka. Jak widzicie, most zwodzony, który jest jakby uzależniony od tych dziwnych kolejnych ocząt. Oczywiście nie mogę, jak sobie pójdę tam, to nawet pokażę. Tutaj oczywiście nic się nie da robić. Albo nie wiem, czy się da robić. Muszę przejść tam, tylko że tam nie uda mi się przejść, ponieważ jest szyba. Więc muszę wymyślić coś z tym mostem. No więc trzeba było prawdopodobnie, więc wymyśliłem sobie, że muszę jakoś tak wytimingować, żeby ten most zniknął w tym momencie, w którym trzeba. No, oko, patrzę na ciebie. Aha, tylko tam, gdzie patrzę, to tam się most zwadza, nazwijmy to, tak? Okej, to spróbujmy raz jeszcze, dobra, oczko na mnie patrzy. Zamknęło się, dobra, i teraz, kurde, jest też dobry timing potrzebny. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, teraz może w tę stronę. Okej, już się niszczy. Czy się nie niszczy? Czemu tak się zamknęły, nie chcą się otworzyć? Dobra, oko się zamyka. Kurde, tak łatwo im poszło wtedy. No muszę po prostu zdążyć w dobrym momencie.
Okej, dobra. O. I w momencie skoczyć i właśnie. I przeskoczyć potem w tę dziurę. Ponieważ kiedy jakbym za długo czekał, to bym ciągle spadał. Musiałbym w odpowiednim momencie skoczyć, żeby dostać się na zewnątrz. Więc takie to dziwne dziadostwo. Bardzo dziwne, ale to nie koniec, ponieważ cały czas twórca nam pokazuje, okej, udaje ci się co chwila przejść, to spróbuj następnej zagadki. No i następna zagadka też jest poryta. Też nie wiem, czy przed kimś fartownim się udało ją przejść. Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba było dużo skakać. Dobra, albo i nie. Widzicie, teraz tam jest różowe wejście, skąd przyszedłem. Tu jest po prostu biało. Więc może spróbuję wskoczyć tam na górę. Też wygląda na tak, by było rekurencyjnie, cały czas się te miejsca powtarzały. Ale cholera wie. Dobra, no i tu jest żółte przejście, tak, więc to po prostu oznaczało, że niby wygląda, jakby tu ma nieskończony szyb, ale wystarczyło wskoczyć teraz tu. No! I kolejna zagadka. Moi drodzy, bardzo ciekawa zagadka. Na początku chodzę sobie, myślę, no dobra, drzwi. Kurde, nie jestem w stanie zdążyć te cholerne drzwi. On tutaj potrafi biegać, nie potrafi sprintować, więc myślę sobie, what the fuck. Więc tak stoję, tak se kombinuję, myślę sobie, ha, a być może trzeba tak wytajmingować podbicie tych drzwi, żeby zdążyć je jakby jeszcze otworzyć. Ale to właśnie, jak ja to zrobiłem, teraz próbuję to jakoś odzwierciedlić. Właśnie tak. I moi drodzy, znajdujemy się w pomieszczeniu, które bardzo przypomina mój dom, czyli same białe ściany jak w psychiatryku i nic więcej. I to jest to miejsce, do którego doszedłem poprzednio. I nie mam zielonego pojęcia, co zrobić dalej tutaj. Ani stanie w miejscu mi nie pomogło, ani kręcenie się w kółko, ani strzelanie z gnata. Po prostu powiem wam szczerze, nic. I nie mam pojęcia, co zrobić, żeby przejść dalej. Czy to jest koniec? I po prostu twórca rzeczywiście pokazał mi środkowy palec i stwierdził, ha ha ha, frajer, myślałeś, że tutaj znajdziesz, a to po prostu jest pusty pokój? Czy tutaj coś trzeba zrobić, nie wiem, dojść do jakiejś ściany, coś gdzieś w rogu postrzelać, nie mam pojęcia. I wtedy coś się nagle odblokuje. Zero pomysłu. Nie wiem, czy wy macie jakiś pomysł, czy wy wiecie, co trzeba było z tym zrobić. Jeśli tak, to ja bardzo chętnie skorzystam z jakiegoś hinta. No bo ja tutaj stałem, kombinowałem, myślałem, że sobie na samym środku stanę mniej więcej i też coś się stanie, ale nic się nie działo. Ani spoglądanie w dół długie nic nie zmienia, ani spoglądanie w górę długie nic nie zmienia. Jest po prostu jeden wielki puste, jedno wielkie puste nic. I nie mam pojęcia, czy to mnie gdzieś zaprowadzi, czy nie. Po prostu nie mam żadnego pojęcia, więc nawet nie będę tracił dalej czasu, żeby tutaj po prostu nic nie robić. Może by mnie olśniło, bo myślałem, że teraz jak teraz przejdę, to mnie coś olśni, ale dalej widzę, że to jest po prostu pusto. I zobaczycie, teraz jak wracam do mapy, to mi pokazuje, że jestem w tym miejscu i że niby to wszystko już zaliczyłem. W sensie, tak jak normalnie mamy takie wyjścia, które nic nie mają albo dochodzą do jakiegoś sekretu, czy tak zwane ślepe uliczki, to tutaj też doszedłem do ślepej uliczki, tylko że w tej ślepej uliczce nic nie było. Więc zastanawiam się, czy w którymś momencie popełniłem błąd rozwiązując tę zagadkę. Może skacząc po tych platformach, gdzie były te windy, może było jakieś inne wejście, gdzie było rozwiązanie. Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że to może być dość prostoliniowe. Raczej jednoliniowe, tak? Czy jak to się mówi, że jest... No fabuła jest liniowa, po prostu, tak? Więc tutaj przejście było liniowe. Ale zostawmy tę zagadkę. W takim wypadku Krzysiek1432 pisał mi, żebyśmy poszli do Book and Its Cover. No to właśnie to jest to miejsce, które mnie ciekawiło, ponieważ tam było właśnie przejście czerwone. Więc teraz muszę tylko znaleźć ten Book and Its Cover było, bo oczywiście teraz mi się wszystko pochowało. I muszę po prostu to wyszukiwać ręcznie. O, tu jest Book and Its Cover, ale wcześniej, zanim tu pójdziemy, teraz wam pokażę, dlaczego pójdziemy gdzie indziej. Wrócimy do Hitting a Wall. Pamiętacie to miejsce, gdzie mi się to udało odkryć sekret? Pokazywałem wam, że w następnym odcinku pójdę tędy. I pójdę teraz tędy. I zobaczcie, dlaczego wybrałem, żeby pójść teraz tędy. Zobaczcie, po prostu to nas wywala właśnie do Book and Its Cover. To też poprzednio jak kręciłem ten odcinek, ja pozabieram, bo może mi się przyda. Chociaż mi się nie przyda, bo i tak tutaj jest tego mnóstwo. Jak kręciłem odcinek, właśnie ten, co mi się kurde nie udało go nakręcić w końcu, to zostawiłem sobie to przejście z tym skokiem na sam koniec, żeby właśnie pociągnąć jakby główny wątek, tak? Czyli przejść tę grę. Spróbować pociągnąć główny wątek fabularny dalej,
A potem się okazało, że wyglądałem w miejscu, w które i tak chciałem pójść wcześniej, a nawet nie, ja już poszedłem tutaj wcześniej, przeszedłem parę razy i stwierdziłem, że wracam do głównego wątku, co i tak mnie wyprowadziło w to samo miejsce. Czyli mamy tutaj kolejną informację, when you look beyond the surface, there may be more to find, czyli trzeba patrzeć jakby trzecim okiem, dalej, poza płaszczyznę, wtedy jesteśmy w stanie to przejść. No i teraz, moi drodzy, o Boże, ja sobie zostawię tutaj małą część tych klocków, wytłumaczę wam później dlaczego. Jak przejdę, to oczywiście mi te klocki niszczę. No i to jest kolejna dziwna rzecz. Jest dużo szybów, tam widzicie, są jakieś drzwi. Tutaj mamy jakieś przejścia, które oczywiście będą nam niszczyły nasze klocki. Tutaj mamy jakieś, znowu jakieś coś. Proszę bardzo. Kolejny kolorowy szyb, fioletowy szyb. I tutaj mamy co? Przejście do drzwi. No tak, więc tutaj musimy mieć klocki. Można by sobie zadać pytanie, ale what the fuck, ja mam zdobyć klocki. No to oczywiście standardowa metoda zdobywania klocków to jest przeciąganie tych klocków tutaj. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ale jest jeszcze drugie przejście i to drugie przejście prowadzi w to miejsce, gdzie można te klocki powkładać tutaj. O, w te dwie przestrzenie tu. I zobaczcie, tutaj mamy miejsce, w którym widzimy mniej więcej to, co widzieliśmy po drodze tutaj. Czyli mamy szyb zielony z taką windą, nazwijmy to. Tu mamy szyb niebieski. Tu mamy żółty z okiem i wszystko, nie? Ale widzimy, że musimy dostać się do szarego, żeby ten szary przeprowadził nas, jak widzicie, dalej. No więc pytanie brzmi teraz, jak to zrobić? No więc nie muszę tak naprawdę przeprowadzać tutaj klocków, bo tak naprawdę to tylko otworzą się te drzwi i dostaniemy dojście do tej informacji, która nam mówi nam po prostu, żebyśmy spróbowali pod różnymi kątami tę mapkę. A gdybyśmy włożyli tutaj klocki, w te miejsce, to byśmy doszli do momentu, w którym po prostu pokazałyby nam się strzałki znowu w miejscu, w którym już dawno temu byliśmy, czyli pathways, chyba, tak mi się wydawało, że coś takiego było, że były schody i że były droga w lewo i w prawo i tam często się strzałki pojawiały, więc tu byśmy wrócili do początku, więc na szczęście, że ja już wiem, gdzie to prowadzi teraz, to nie musimy tracić czasu na przeprowadzanie tych klocków, więc ja te klocki po prostu zostawiam i po prostu pokażę wam, jak rozwiązać tę zagadkę i co na końcu tej zagadki jest. Widzicie pierścień rozkrojona cebula? Znowu oczywiście ona oznacza, że trzeba przejść tyłem, no więc co, odwracamy się, okej, ściana. O, znowu ściana, o, nie ma ściany. No mindfuck równy, naprawdę. Okej, no i teraz dzięki temu, że wróciliśmy tu z powrotem, to mamy przejście tutaj w dół. Więc spadamy, no i jesteśmy w tych korytarzach. Na początku mamy zielony korytarz. Tutaj było trzeba po prostu skoczyć w górę i teraz nagle przylecieliśmy do żółtego korytarza, a że tam było oko, spadliśmy do fioletowego. No dobrze, to teraz tak, fioletowy, więc sobie teraz klikniemy fioletowy i gdzie jesteśmy? Teraz z powrotem jesteśmy na oku, ale spadamy tym razem na... Proszę bardzo, o właśnie, spadamy na... O tutaj, spadamy na windę, i wracamy do niebieskiego i tutaj jest różowe, ale różowe nic nie ma. Różowe to jest pułapka. Mogę wam nawet pokazać chyba. Tu nic na... Dobra, może wam pokażę. Nie wiem, czy mi się uda tutaj dostać. W każdym razie różowe... O, widzieliście, tam było szare. No i teraz, dobra, to może jednak spróbujmy to przejść teraz. Różowe tutaj miejsce po prostu jest pustym miejscem. Tu nic nie ma. Puste ściany, same szkła, czyli tak zwana pułapka. Okej. Jak widzieliście, teraz też nie wiedziałem do końca, co się stało, ale przeskoczyłem tutaj, wyleciałem przez ścianę, gdzieś coś spadłem i nagle znalazłem się właśnie w tym miejscu, które prowadzi mnie do wyjścia. Z początku, jak nagrywałem, to było takie, ale co się przed chwilą stało? Mózg rozgrzebany, jak zwykle. Okazało się, że po prostu na niebieskim trzeba było iść przeć do przodu i nagle się okazało, że gdzieś się znalazłem. Znalazłem się dalej. Sometimes we do things just to get along for the ride. Just to go along for the ride. Niektóre rzeczy robimy tylko ze względu na to, żeby się pobawić, żeby się przejechać, tak? Widzicie, znowu mamy czarny okrąg, więc pamiętam, to już wy też pamiętacie oglądając serię, że wystarczy patrzeć, żeby gdzieś dolecieć, bo tam na dole coś jest, ale powiem wam szczerze, nie spadałem tam jeszcze przodem, spadałem tyłem. I teraz tylko pytanie brzmi, czy chcemy się tam spaść przodem. Spadnijmy przodem, tak jakbyśmy klasycznie spadali. Okej. Czyli jak spadamy klasycznie, to po prostu mnie to wywala w górę. Więc trzeba spaść tyłem. I nagle okazuje się, że jesteśmy w mega dziwnym miejscu. I to miejsce, moi drodzy, jest kolejnym sekretem. I wydaje mi się, że ten sekret to jest po prostu mapa. Pamiętacie te spirale? W tych spiralach gdzieś był taki moment, w którym mogłem
w czarną ścianę kliknąć, bo było zielony kursor mi się zrobił. Pewnie pamiętacie, bo zastanawiałem się, dlaczego mam zielony kursor i co to oznacza. Zielony kursor zazwyczaj oznacza jakąś interakcję, tylko tam nic nie mogłem zrobić. No więc widzicie, bez względu na to, czy szedłem w lewą spiralę, czy w prawą spiralę, gdzieś to mnie wywalało. Tu mamy jakieś, proszę bardzo, mapy. Wydaje mi się, że to, gdyby umieć odczytać i wiedzieć, jak się tym posługiwać, to zobaczcie, doszlibyśmy do takiego miejsca jak to. O, i nie mam pojęcia, co to jest, czy ja już to odkryłem, czy ja tego jeszcze nie odkryłem, czy to jest kolejny z sekretów, czy to jest mapa prowadząca mnie do wyjścia, bo tak naprawdę strzałki, nie wiem, gdzie mnie strzałki prowadzą. Wiem, że mnie przerzucenie przez tę ścianę prowadziło do Book and its Cover, tak? Czyli książka i jej okładka. Więc nie wiem, czy to jest już coś, co odkryłem. Jeśli wiecie, to dajcie mi znaka, czy na tym powinienem się jeszcze skupiać, czy mi się już udało ten sekret, który tu jest zaprezentowany, odkryć. Czy może to jest tylko taka mapka dla jaj. Nie mam pojęcia, bo twórca miał taki kaprys. Nigdy wiadomo, co ten twórca ma w głowie, tworząc takie rzeczy. Także to była mapka i oczywiście jestem w kolejnym końcu, krańcu mapy. Więc, moi drodzy, co mi pozostało tak naprawdę? Pozostało mi oczywiście zaliczenie tych jeszcze rzeczy, które tu mam nieodkryte. Lighting the Fuse oczywiście nie przechodzę, bo to mnie przeprowadzi do Klackogana. Tu Rings Within Darkness, też nie pamiętam, co to było. Rings Within Darkness, A Window of Opportunity, okej. Okay. Przepraszam, aha. To znowu jakaś inna droga, która mnie pewnie zaprowadzi do niebieskiego Klackognata. Nie wiem, czy w ogóle szedłem tędy? Kiedykolwiek? Chyba szedłem. Oczywiście tutaj widzę... Znowu, aha... Znowu widzę te... Te białe białe kręgi, więc idę tak, jak mnie prowadzą. Nie wiem, gdzie dojdę, ale może gdzieś dojdę, bo nie pamiętam, żebym tędy w ogóle szedł. Więc to ogólnie jest rzecz, którą nie szedłem wtedy, więc teraz po prostu sprawdzam ją. Za czym będziemy to wyprowadzi? Chyba w miejsce, gdzie już byłem? Look a little harder and you will find the way forward. Musisz trochę bardziej patrzeć, żeby znaleźć drogę naprzód. Okej. Okay. No, wygląda na to, że tu się spadało z góry, nie? No właśnie, z jakiegoś syfu się tu spadało i tu było znowu, o, powielenie tej zagadki. I tam znowu było, o właśnie, patrzenie w tył i się znajdowało chyba doszło się do tego klockognata. Tylko pytanie, czy teraz mi to zaliczyło przejście? O! No dobra, czyli teraz udało mi się zaliczyć kolejne przejście. Jak widzicie, tutaj miałem przed chwilą pypeć, a teraz mam już strzałkę, więc jest zaliczone. Tu jest déjà vu! Déjà vu, a no właśnie, moi drodzy, ja się dostałem tutaj przecież jeszcze. Haha! Nie pokazałem wam galerii! No dobra, widzicie, prawie bym zapomniał i bym wam tej naprawdę galerii nie pokazał. Bo od niej zacząłem moje nagrywanie zacząłem od tej galerii, więc teraz, moi drodzy, pozwólcie, że ja to po prostu odzwierciedlę. Bardzo szybko wpadłem na pomysł, jak zrobić, żeby tu przejść ten fragment. Tak naprawdę, o, no tak. W sumie nie pomyślałem, mogłem zrobić więcej tych klocków, zebrać. Dajcie mi klocuszki. No tak, bo tutaj jak widzicie, jakbym puścił to coś, to ta winda, która jest tutaj, pojechałaby do góry. Więc teraz pytanie brzmi, jak przesunąć ten klocek, żeby ta winda pojechała do góry, ale ze mną, a jak tutaj przejdę, to niszczy mi klocki i widzicie, jest wszędzie ściana, więc nie przejdę. Także wymyśliłem sobie bardzo prosty sposób, a mianowicie, moi drodzy, zbuduję tak zwany ląd. I nie chodzi mi o ląd w sensie przeciwieństwo wody, że ląd, tylko lonny ty, czyli coś, co po angielsku nazywa się fuse. Czyli innymi słowy, spróbuję zrobić taki labiryncik. Dawać więcej klocków. Labiryncik. Tak, czyli mniej więcej utnę to gdzieś tutaj. O właśnie, powinno się zacząć chować, więc teraz zapierdzielam do windy i zanim to się tutaj spierdzieli, to ta winda mnie zawiezie na górę, tylko oczywiście poproszę lamę. Nie odblokowałem zielonych klocków. Widzicie? Tam zapieprza ta głupia winda. No świetnie. Widzicie, nawet czasami jak się wie, co się robi, to i tak się popełnia lamy, ponieważ się zapomni o jakiejś głupocie i potem, kurna, człowiek cierpi. Uhuu! Yeah! Jesteśmy na górze, moi drodzy, wjechaliśmy. Mamy napisane, some challenges exist just to test how much we know. Niektóre wyzwania istnieją tylko po to, żebyśmy sprawdzili, co tak naprawdę wiemy. I proszę bardzo, jesteśmy.
Nie jesteśmy na miejscu, jesteśmy w galerii. Czyli właśnie w tym miejscu, w którym wiedziałem, że muszę prędzej czy później tutaj dojść. I to jest galeria. Czyli twórcy umieścili tutaj taki znowu sekrecik, którym pokazują nam, jak wyglądała tak naprawdę ewolucja tego klockognata. Jak widzicie, różne napisy, różne tutaj notki. Twórcy sobie porobili w paincie prawdopodobnie. Twórcy, cały czas mówię twórcy, to jest jeden koleś to był. Kurde, muszę cały czas pamiętać, to był jeden koleś, który zrobił Antichamber. Tu mamy te prototypy, jak widzicie. Ten prototyp z tym prototypem różni się tak naprawdę trochę obudówką. Nie jest to do końca ten prototyp, który używamy teraz. Ale widzicie, tutaj proszę bardzo, wszystkie schematy, jak to ma wyglądać, ze wszystkimi opisami. Tutaj piu napisane, widzę, jest. Więc możecie sobie to poczytać. Oczywiście nie będę tracił czasu, nie będę tego wszystkiego czytał, bo to dla chętnych możecie sobie zrobić po prostu stop klatkę i poczytać tutaj, co jest. Albo po prostu sobie poprzechodzić, pograć samemu. To był ciekawy Portal Gun. W sumie on jest bardzo podobny do tego, co mam. Prawdopodobnie to jest po prostu wersja ostateczna. Bo oczywiście tu się kręcą te pierścienie w nim. Wydaje mi się, że to po prostu jest historia. Od tego prototypowo idziemy w prawo i skończyliśmy na ostatecznej wersji. Bo wygląda to rzeczywiście tak jak ta wersja, którą posiadam. Także to był ten sekret kolejny. No i teraz chyba możemy spróbować wreszcie... O, tu mamy jeszcze jakieś przejście. Déjà vu, aha! No właśnie, moi drodzy, tu jeszcze jest druga sekwencja. Zobaczcie, znowu mamy kurka wodna, pierścień różowy, ale nie wiem, jak tam przejść. Prawdopodobnie, patrząc tu, tam nie ma szybki. Więc strzelam. Ja tego nie przeszedłem wcześniej, bo stwierdziłem, że nie mam pojęcia, jak tam wejść. Ale teraz sobie przypomniałem, że przecież ja tutaj mam do dyspozycji klocki. Więc może, moi drodzy, uda mi się jakimś cudem wziąć parę klocków i może tam wskoczyć na zasadzie takiej, że będę stawiał klocek pod siebie i może tu wejdę. Czy to rzeczywiście da radę? Ej! Wow! Rzeczywiście miałem rację! O! I tu jest różowy klocuszek! Jak ja dawno różowego klocka nie widziałem! Tak, różowy klocek! Jej! No dobra, nie wiem, ile tych klocków mi się udało przepchnąć, ale to chyba jest albo trzeci, albo czwarty, nie pamiętam. W każdym razie, sami widzieliście po mapie, że nie udało mi się dojść, nie udało mi się tego przejść, bo nie wiedziałem jak, ale teraz właśnie chwila pomyślunku. Proszę bardzo, mamy efekt taki, że... Aha, że tu jeszcze jest jakieś przejście. Czyli tu jeszcze jest coś, czego nie przeszedłem? Co, że tu muszę dostać się na górę? Nie. Że to muszę przejść? Nie, tam byłem. Czyli co, czyli tego nie przeszedłem wtedy? Tutaj nie byłem? Nie no, niemożliwe, ale sprawdźmy. No, jak mamy teraz chwilę, to może faktycznie uda nam się to sprawdzić. Zaraz zobaczymy, czy... Ja sobie te klocki oczywiście na początku powielę standardowo, żeby mieć cały zapas i teraz spróbujemy je tutaj powielić. What the fuck? Naprawdę? Okej. Okay. No dobra, czyli w sumie udało się dość klasycznie. Pytanie brzmi, czy ja tutaj naprawdę nie przeszedłem dędy? There is no need to take apart what already works. Nie ma sensu niszczyć czegoś, co już działa. Okej. No to zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi, ale wydaje mi się, że zaprowadzi mnie w miejsce, w którym już kiedyś byłem. O! No, zdecydowanie byłem i chyba w obu miejscach już byłem tutaj, zaraz zobaczymy. Tak, no więc okazało się, że proszę bardzo, kolejna odnoga to był po prostu teleport w miejsce, w którym już byłem. Czyli prawdopodobnie te wszystkie rzeczy, które mi jeszcze tu zostały, widzicie, niedokończone gdzieś. Tutaj jest jakieś niedokończenie, tu jest niedokończenie. To albo, no właśnie, tu jeszcze nie poszedłem we wszystkie przejścia. To albo mnie właśnie prowadzi do, tu tak jak tutaj, do kolejnych miejsc, do kolejnych sposobów pobrania pistoletu. Albo na przykład prowadzi mnie do innej lokacji, którą już odkryłem, tak? Mogą to być po prostu teleporty. Zatem, moi drodzy, wydaje mi się, że trzeba by pomyśleć wreszcie, w tym momencie, jak wygrać Antichambera. Bo może mi się w końcu, dzięki temu, skończyłem poprzedni odcinek mówiąc, a dobra, nie mam pojęcia jak to wygrać, to może pomyślę w następnym odcinku. Ale skoro mi się nie nagrało, to może, że tak powiem, teraz mi się uda wymyślić, bo to wygląda trochę tak, jakbym dał radę wrzucić tutaj klocek czerwony, powielić go na całej długości, być może tutaj wsadzić też tu, może to by się zamknęło i zabrało te klocki razem, wtedy miałbym odblokowane wejście. Tylko pytanie brzmi, skąd wziąć teraz klocki? Skąd wziąć teraz klocki? W sumie byłby mi potrzebny tylko jeden klocek, żeby tu wrócić z nim, więc muszę po prostu gdzieś ten klocek znaleźć. Chociażby jeden. Okej, okay, tu są klocki, tylko pytanie brzmi, czy jak je zabiorę, to dam radę z powrotem z nimi wrócić? To jest pytanie.
Dobra, zabrałem jakieś klocki i zaraz wracamy z powrotem do miejsca, z którego przyszliśmy. Czy to było niebieskie? Kurde, to było czerwone chyba. Tak, to było chyba czerwone miejsce. Wracamy z powrotem, tu idziemy tyłem. Dobra, tutaj jest oko. Tu jest fly. Dobra, no i teraz. Ha, ha, ha. Teraz pytanie tylko brzmi. Czy rzeczywiście ja jestem w stanie już stąd wyjść? Tylko pozbieram tyle klocków, ile się da, żeby sobie móc to namnożyć. Więc pytanie brzmi, czy jestem właśnie o krok od wygrania Antichambera, czy gra mnie jeszcze zaskoczy? Zaskoczyła mnie, ponieważ teraz nie mogę tamtędy przejść. Kurde! Muszę spaść. Muszę spaść, czyli muszę dojść do... Muszę jakiś, w jakiś sposób dojść do... Co to było? Fly czy walk? Już kurde nie pamiętam. No w mordę? Czyli nie jest aż tak pięknie, ale zaraz. Zaraz. Myśl, Stanisław. Po prostu możesz sobie przecież zrobić przejście sam. O! Głupi jestem. No dobra. Czy ja mogę tam wsadzić klocki? Mogę. Dobra, więc teraz zobaczmy, czy mój plan rzeczywiście jest mądry. Wsadzimy tu klocki, wsadzimy tu klocki. Okej. Wsadzimy też klocka tu. Powielimy. I klocka na górze. Zobaczymy, czy to cokolwiek da. Powiem wam szczerze, chyba nie dało nic. Chyba nie dało nic. Chyba, że jeszcze da się da radę coś tu wykombinać zaraz, bo te rzeczy się już połączyły. Tylko teraz pytanie brzmi, jeżeli zacznę je usuwać i zasysać, to czy one się zassają? Czy one się zassają? Zobaczmy. Tak! Okej! Spoko, zassałem jedną część. Prawdopodobnie jestem w stanie zastać również drugą część. Czy to mi pozwoli przejść? Zostawię tu trochę klocków, na wypadek gdybym nie miał racji. No dobra, no i spróbujmy. Okej, czy to już jest koniec? Some problems can't be solved until you are more experienced. Niektóre problemy nie mogą być rozwiązane, kiedy nie jestem bardziej doświadczony. Okej, the end. Spoko. Tu też zostawię sobie trochę klocków na wypadek, gdyby coś było trzeba z nimi zrobić. Okej. Jestem z powrotem w swojej komnacie. Cześć, komnato. Czy tu jest... O, czy to rzeczywiście jest koniec? A co jest tutaj? We move on when there is nothing left to learn. Idziemy dalej, jeśli nie ma już nic więcej, czego możemy się nauczyć. No więc, moi drodzy, czy to będzie ostateczna ścieżka? Ścieżka zwycięzcy? Czarny kloc! Ja chcę czarnego kloca! Oho! Okej. Czyli teraz musimy wykombinować, jak tam się dostać. Znaczy, to nie będzie trudne pewnie, ale... Od razu mnie ciekawi, czy tu nie ma czegoś. Ale chyba nie. O-o! Czy jednak znowu wróciłem do początku rozgrywki? Okej, no i nie wiem, gdzie on poszedł. Chociaż w sumie... No dobra, gońmy dziada! O Boże, nie mam pojęcia, gdzie poszedł. Ha! I teraz pytanie, czy on by się... To jest różowe, to nie jest czerwone, nie? Czy jakbym był wystarczająco szybki, to dałbym radę gonić tę kostkę? No to jest dla mnie interesujące. Okej, jest kostka! Jest! Dobra, nie wiem, gdzie... Kurde, powinienem zobaczyć, gdzie poszła. Teraz poszła chyba na górę. Chodź tu! Czekaj na mnie! Co teraz? Okej. No dobra, spoko. Damy radę. Jedziemy. Hopsa. I hopsa! Okej, głupia kostka poszła tam na górę. Jeszcze raz. Hops. I jeb. I sru. No do dupy to był skok. Okej, no kostka by uciekła, gdyby to było na czas. Dobrze, że to nie jest na czas, a przynajmniej zastanawiam się, czy to jest na czas. Mam nadzieję, że nie. Hopa! Za mało skoków. O! Udało się. Dobra. Kolejna zagadka. Okej, czyli chyba oczywista dość. Zobaczymy, zaraz mnie może coś zdziwić.
Okej. Orzesz ty w mordę. Serio? Dobra, różowe. Różowe może oznaczać, że będzie sekret. Czy nie? Sekret mnicha. Okej, z różowego przyniosłem do zielonego. Spoko. Okej, to rzeczywiście nie jest tak po prostu koniec. Zielony. Nawet nie pamiętam od czego. Zielony to w sumie wróciłem do punktu wyjścia, dobra. Czyli nie. Nie zielony. Na pewno nie. O, czarny. Czarny mnie wyprowadza stąd? Dobra, czarny mnie wyprowadza, spoko. Czyli czarnym przyszedłem. Może na przykład biały. Zobaczmy, co pokaże mi biały. Tak, biały. Okej, czarny i biały. Ciekawe, czy tam są jakieś inne wyjścia. No my ciekawi, czy tam... Okej. Muzyka też trochę się zmienia. Biegnie! Biegnie kulka! Tylko jak mam się tam dostać teraz? Może muszę iść dalej tyłem? Nie? A może tu? Okej, widzę. Chyba muszę tędy iść tyłem. Dobra. Spoko. Po prostu takie ultimatywny test. Po prostu ultimatywny test. Naprawdę mega słabe słowo. Mega słabe słowo. Ultimate w sensie, nie? Co tu się dzieje? Dobra, tak chcę tu dojść tyłem. O, to niewiele zmieniło, okej. Muszę popatrzeć trochę na oko. Dobra, oko, chowaj się. Serio? Czyli co, ekstra, super, mega wypasiony timing? Jest potrzebny tutaj? Serio? Ha! Jestem mistrzem! Haha, przeszedłem! To teraz pytanie brzmi, gdzie przeszedłem? Różowe? Różowe, czyli dobrze idę. O, dobra. O kurde. No nie, nie lubię tych ruszających się mobilnych shitów. Okej, dobra, gdzie ta kostka czarna idzie? Podoba mi się ta, że muzyka trochę nabiera tempa. Wydaje mi się, że muszę iść bardzo, bardzo wolno. Ale jednocześnie... No tak, ale jak będę szedł wolno, to tu nie przejdę. Okej, idę dalej wolno, żeby mi nie zepsuło. Z shiftem. Idę. Dobra, cały czas idę. Czy tu wejdę? Nie. Świetnie. A jak skoczę, to mnie to pogna pewnie gdzieś w cholerę. Czy gdzieś? O, może tu. O, świetnie. Cieszę się, że mój mózg czasem pracuje. Okej. Tylko, co to zmieniło? No i co to zmieniło? Pytam się. No mój mózg pracuje, alternatywna ścieżka, ale co dalej? Jakieś przejście inne? Czy co? Ha, sprytnie, dobra. Czyli znalazłem tutaj boczne przejście. I teraz ta droga boczna nie wpływa na niszczenie tego dziadostwa. Czyli strzelam, że muszę po prostu tutaj pochodzić szybko. No bo na tyle szybko, żeby to zostało zniszczone. No właśnie. O! Yeah! Dobra, jest spoko. I pytanie brzmi, czy to już jest koniec? Czy jeszcze gra ma dla mnie jakieś zagadki? Jeszcze tutaj coś jest. Complicated problems are easier when solved one step at a time. Czyli skomplikowane problemy są prostsze, kiedy rozwiązuje się je jeden po drugim. Okej. Tu nie ma żadnej podpowiedzi dla mnie? Chyba nie. Nie ma też żadnych przejść, ale są drzwi. I pytanie, czy te drzwi to są ostatnie drzwi? Fuck! Faktycznie? O kurde! No dobra. Jest ta cholerna czarna kostka. Ale wydaje mi się, że również jest od cholery rzeczy do zrobienia, żeby się do niej dostać. Orzesz ty w mordę? Normalnie czuję się przerażony. Nie mogę zassać? Nie mogę. Kurde. Muszę zdobyć te klocki. Żeby zdobyć te klocki, dobra, to chyba nie ma innego przejścia, muszę iść tędy. Okej. Tu nie mam kloca. Czyli teoretycznie muszę po prostu iść tak, jak gra mi na razie każe. Zobaczymy, gdzie dojdę. Okej, tu jest przejście. Aha, czyli będę musiał pewnie porozdawać klocki w każdym miejscu, z tego co widzę.
Okej. Tak, tutaj dwa klocki mi są potrzebne. Dobra. I tutaj mi są klocki potrzebne. Jezu. No ktoś na pewno to trochę spędził czasu chłopak, zanim wymyślił ten ostatni, ostateczny, po prostu ostateczną zagadkę. Boże, o co tu chodzi? Czy to są właśnie drzwi do samego końca, do samego wyjścia? Być może. Ale tego nie wiem. Chcę dostać do tych kostek w sumie. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, tu mnie będzie oczywiście resetować kostki. Aha! Tu muszę sobie te kostki przekazać, bo jak je zabiorę tędy, to mi... Okej, dobra, to chyba rozumiem. Okej, są kosteczki, dobra. Są, czy jednak nie są? Chyba muszę zejść na dół, nie? Nie ma innego wyjścia. Dobra. Cześć. Okej, i co teraz? Fajnie. No cieszę się niezmiernie. Czy ja jestem w stanie przeskoczyć? Przeskoczyłem! Przeskoczyłem, o Boże. Dobra, i co teraz? Kurde. No powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Tutaj jest jakieś wyjście. Ale tutaj, tak jakby się stąd miało przyjść na dół jeszcze raz. Tutaj cały czas zasysa energię ta antymateria, czy ten anty coś. Tu mogę przejść, widzę. Tu mogę przejść? Nie mogę przejść. Okej. Co jest tutaj? Okej, czy tu jest jakaś winda? A może uruchamiam tamtą windę? Dobra, a co mi da wejście tu? Pojechałem sobie, dobra. Dobra, ta kostka jest teraz bliżej, ale jeszcze do niej nie doszedłem. Prawie na samym końcu ta kostka jest... Mam dość do tej kostki. O kurde. To może być naprawdę intrygujące, jak tylko mi się uda tam dojść. Dobra, tu jest winda w dół. Tu mamy co? Tego wcale nie jestem w stanie przerwać, żeby było ciekawi. To interesujące. Okej. No dobra, ale dalej nie mam tych klocków i to mnie niepokoi, że nie mam dalej klocków. Dobra, jednak udało się tutaj przejść, tylko jakoś to nie zadziałało od początku. Klocki? Kurde, niby klocki, ale nie mogę nic z nimi zrobić. I cały czas świszczy mi ten... Świszczy mi ta, kurde, antymateria tutaj. Dobra, co dalej? Stąd przyszedłem? Nie, chyba. Okej. Tu nic nie mogę zrobić, bo dalej nie mam klocków, czyli naprawdę muszę na początku te klocki zdobyć, a potem wszystko po drodze pewnie nimi uzupełniać. Okej, co to? Możemy docenić całą podróż przez patrzenie w tył i żebyśmy zobaczyli, jak daleko i ile osiągnęliśmy. No właśnie. Czyli teraz, zabierając te klocki, prawdopodobnie... No właśnie, mogę ich zabrać nieskończoną pewnie ilość, liczbę, sorry. Teraz jestem w stanie... Tak, muszę tam po prostu wrócić, tylko czy mogę tego klocka tu położyć? Nie, to jest ściana chyba tutaj, z tego co widzę. Dobra, czyli teraz muszę naprawdę wrócić i docenić całą podróż. No powiem wam szczerze, to może być interesujące. No dobra, rzeczywiście, tu na początku standardowo musimy sobie zbudować windę. No okej, mamy windę zbudowaną, jesteśmy na górze, spoko, idziemy dalej. Wracamy. I tak, zobaczyliśmy wszystko co nas czeka, a teraz musimy z powrotem odzwierciedlić przejście, czyli teraz tak. Dobra, czy tu już wszystko? Jeszcze nie, jeszcze tu. I co? Czy to chodziło o to, żeby jednak zebrać? Okej, chyba mam rozwiązanie tej pierwszej zagadki. Tu głównie chodzi o to, że trzeba odblokować te wszystkie lasery, więc teraz powoli próbuję je, że tak powiem, jak widzicie sami, powyjmować. Bo nie da się ich usunąć, po prostu ich wysuwając. Trzeba się nimi zająć w ten sposób, tylko jeszcze muszę dojść do tego. O! Gdzie jeszcze jest jeden? Jeszcze jeden jest tutaj. Okej, dobra. No to idziemy po niego. Okej, jest! Dobra, pierwsza część zaliczona, w takim wypadku udało się. Jej! O Boże. Tutaj pewnie dokładnie to samo. Tutaj wrócę z powrotem, to mnie w sumie nie interesuje.
Kurde. Nie interesuje mnie to powrót tutaj. Muszę teraz wykombinować, jak tutaj przerzucić. Czy jestem w stanie tam wrzucać jakieś kloce? Tu jestem w stanie wrzucić kloca, dobra. I co to da? Zobaczmy, standardowa najpierw metoda. Nie, widzicie? One się zachowują, więc je trzeba po prostu tutaj przenieść. Yeah! Dobra, kolejna zagadka rozwiązana, spoko. Uff. No dobrze, to teraz co? Teraz trzeba by zejść na dół. Ale widzę, że jedynym sposobem zejścia na dół jest przez te... tutaj przez to miejsce. Dobra, no to próbujemy. Widzę, że tu jest dużo fajnych zagadek. Okej. Teraz sobie bardzo spokojnie tutaj spróbujemy przejść na dół, okej. Nic nas nie spieszy, nic nam się nie pali nigdzie. Dobra, to się udało dość sprawnie. I co teraz? Teraz być może muszę przerzucić tam kolesia? Nie mogę przerzucić tam kolesia. Jakoś muszę wrzucić go tu. Coś mi się wydaje, że to będzie ciekawa zagadka tutaj. Bo co ja muszę ogólnie zrobić? Nie mogę chyba przez to przejść, żeby mnie nie zresetowało. Muszę jakoś dostarczyć tutaj chyba te... kurczę, te kostki. Tak mi się wydaje przynajmniej jakoś. Musiałbym przejść tu, ale boję się... No właśnie, muszę zostawić sobie miejsca, w których zostawiam sobie również kostki, żeby mnie potem... No właśnie, namnożyć, sami widzicie. Musiałbym potem wracać się, a teraz mogę sobie wziąć jedną kostkę i coś popróbować. Prawdopodobnie mogę zrobić z tym taki bajer, jak zawsze mógłbym robić. Czyli po prostu przenieść to w ten sposób. Fuck! A jednak nie. No dobrze. Ha! Czy ja tutaj mogę włożyć? Ja chyba tutaj mogę włożyć je. Tak mi się wydaje, że mogę je tu włożyć. Więc wydaje mi się, że to znowu jest zabawa w timing. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Wezmę to trochę pozabieram i trochę tutaj porozmnażam. Było ich jednak więcej. Dobra, wezmę sobie kilka, proszę bardzo. I teraz tak, wydaje mi się, że ten oto bajer tutaj polega na tym, że trzeba będzie przeprowadzić prawdopodobnie... Nie o to mi chodziło. Prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić tak to dziadostwo, żeby ono przeszło tu, ale złapać się z tej strony. O kurde! Zepsuło się? Chyba dotknęło brzegu, bo tu nie ma. Muszę go idealnie tutaj wycyrklować. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Okej, chyba mi się udało. Tak mi się wydaje, że udało mi się przenieść przez tę szybkę tutaj. Okej, więc chyba teraz wystarczy to po prostu tutaj... Okej, rozprzestrzenić, jest dobrze. Okej, chyba teraz mam odpowiednią liczbę. Zobaczymy. Lecisz! Musi się tam dokoptować. Chyba wypełniłem wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy. Chyba się udało. Tak! Dobra! Jest dobrze. Udało mi się przenieść klocki dalej. Co jest bardzo dobrym efektem, bo teraz mogę iść rzeczywiście dalej, tylko też bym teraz nigdzie nie zwalił. Aha, to znowu muszę wejść na górę. O, widzicie, czyli to jest taka trochę zagadka na zasadzie... Pamiętasz wszystkie swoje zdolności? Mam nadzieję, bo bez tego nie wygrasz tej gry. Okej, teraz musimy znowu teraz wejść sobie tutaj. Okej, dobra, no i teraz musimy powkładać pewnie znowu te wszystkie czerwone kloce w odpowiednie dziureczki. Oczywiście, okej. Pyk. 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 Nie wiem, tylko pytanie brzmi... Ha. Ja tak trochę strzelam, tylko teraz pytanie, czy ja jestem w stanie... no na pewno nie. Zostawiam je tutaj. Mam tutaj dostęp do nich? Mam, okej. Czyli w sumie nawet... czyli ich tak naprawdę ułożenie nie miało większego znaczenia, z tego co widzę.
Oczywiście muszę sobie je gdzieś tutaj powielić jak zwykle. Mieć ich więcej niż tylko kilka. Dobra, czyli co? Czyli teraz przemieszczamy to... tutaj. Dobra, mamy kolejne drzwi otwarte. No ciekawe, czy mi się uda. Tu kolejne drzwi otwarte. Jeszcze jedne drzwi otwarte. Pyk tu. Pyk tu. Emocje rosną, moi drodzy. Emocje rosną. Udało mi się też przemieścić tutaj. No i co teraz? Gdzie jest kolejna rzecz, gdzie muszę wsadzić klocki? To jest dobre pytanie. W którym miejscu teraz muszę wsadzić kloca? Aha, tu było przejście. Czasami nie zauważam takich podstawowych rzeczy. Co my tutaj mamy? Every journey comes to an end. Journey. Każda wyprawa musi dojść do jakiegoś końca. Musi się gdzieś skończyć, tak? Więc prowadzi do końca, więc... coś mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej celu, moi drodzy. I chyba właśnie nadszedł ten moment. Moi drodzy, dochodzimy do czarnej kropy. Cześć. Czy ja mogę cię teraz zassać? Ło, 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 ło. Zasysając czarną materię, powyłączałem wszystkie inne materie. To jest ciekawe. Ło! Ło, zassałem antymaterię, mam teraz czarny... czarny... czarny klockognat. Okej. To jest ten piąty typ gnata, który wydawało mi się, że pisaliście mi o nim w komentarzach. Ło. Teraz pytanie brzmi... o kurde. To przypomina mi trochę ten... ten konstrukt, który widziałem gdzieś na obrazkach przykładowych. O, 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 dobra, zanim pójdę tam, to wydaje mi się, że mogę jeszcze okrążyć to miejsce. O, tutaj. Uła, jakaś burza. Okej, czyli wokół tego chyba nic nie ma, z tego co widzę. Pytanie, gdzie nas doprowadzi ta trasa, więc idźmy nią. Okej, jeszcze próbowałem zobaczyć, co to daje. Zobaczcie, wokół tego widać o wiele więcej. Ha, ha, ha! Interesujące, nowa właściwość gnata. Gnat wyrzucony pokazuje mi, jak wyglądają te wszystkie tutaj konstrukcje. To ciekawe. Ja mogę skakać? Dalej mogę skakać, ale nie mogę wyskoczyć poza ten obrys. Okej. Okej, czyli tworzę po prostu teraz taką antymaterię i mniej więcej widzę, gdzie będę chyba szedł. No ale dobra, idźmy. Jestem na rozstaju dróg i teraz nie mam pojęcia, w którą stronę iść, więc pójdę w tę stronę. Chyba, że powinienem użyć mojej antymaterii, żeby mi podpowiedziała. Chociaż być może nie. Okej, no i teraz gdzie mam iść? Ty mi coś pokazujesz tutaj? Chyba jednak nie. Zobaczmy. Dobra, spadam. Okej. Ups. Spadłem. Mogłabyś wrócić do mnie, bo chyba bez ciebie to trochę mi tak smutno. Okej, mam z powrotem klocka. No nie wiem, powiem wam szczerze, że gdzieś spadłem, ale... O, mogę spadać dalej. Okej. Zobaczymy, co się stanie, jak będę spadał w nieskończoność tutaj. Czy to się będzie zapętlało? Coś mi się wydaje, że chyba o to chodzi. Że to się zapętla. Jak sami widzicie. No dobra. Zapętliło się. Zatem idziemy... idziemy dalej, czy nie idziemy dalej? Okej, wygląda na to, że chyba muszę dostać się tutaj. A ta moja antymateria potrafi chyba mi jakieś hinty dać, tak mi się wydaje przynajmniej. Potrafi mi powiedzieć, w którą stronę powinienem pójść. A przynajmniej tak strzelam, że mi to umożliwia. Zaraz zobaczymy. Zacznijmy sobie na środek. Gdzie tu jest wejście? O, zobaczcie, jest wejście. Widzę je. Dostać się tutaj do tego miejsca, muszę iść tu. Czyli dostać się do tego. Ha! A jak dostać się do tego miejsca tutaj? O, to tu. Dostać się tu, muszę dostać się tu. A zatem przejść tędy. Okej, czyli chyba... dobra, chyba z tego miejsca, dobra, chyba widzę.
muszę pójść tu i spaść i pójść tutaj w prawo potem. Tak to wygląda. Ej, to jest bardzo sprytny pomysł na to, żeby... Ha! Czy muszę teraz spaść na tę kulkę? Znaczy na tę... O, tutaj. Dobra, i teraz... No właśnie, teraz muszę dostać się tu. Czy ja jestem w stanie tam przeskoczyć? Hupsa! Urna. No mam nadzieję, że się da. Bo będę zły, jak się nie da. Może będę musiał to wyliczyć jakoś inaczej. Dobra. O! Znowu mi się zawiesiło, no. Okej, dobra. Dobra, zobaczymy, co jest w tej czarnej kuli w takim wypadku, jeżeli dobrze idę oczywiście. Bo może się okazać, że wcale dobrze nie idę. Zaraz zobaczymy. Okej. Schodki. Spoko. I gdzie jest wejście do kuli? Może gdzieś tu będzie wejście do kuli? A może nie? Dobra. O, nie! Co teraz? Fuck! Ale mindfuck. No dobra, czyli co teraz? Albo po prostu mogę zrobić to w ten sposób. Haha, dobra. Po prostu zacząłem spadać, aż sam dotarłem do tej kuli. Tylko pytanie brzmi, czy ta kula... O, ta kula się otwiera, co to jest? Dobra. Okej, kopuła się otworzyła. I co ja teraz mogę z tym zrobić? Mogę to zabrać? O-o. O-o! O shit. O shit. dzieje się coś ciekawego. Powiem wam szczerze. I co teraz? Muszę poczekać, aż coś się stanie. Czy to przypadkiem nie stworzy zaraz logo Antichambera? Być może, bo to tak wygląda trochę, jakby miał stworzyć logo Antichambera. Albo Illuminati? Okej, okay. No, bardzo podobne do logo Antichambera. Oho, i kolejne części. No, i na pewno logo Antichamber. Coś tak czuję rzeczywiście. O, to jest jakieś wyjście. Czy coś tu domknęło? Czy ja mogę cię zassać? Nie mogę cię zassać już z powrotem? O wiele bardziej prosty chyba ten promień jest, tak mi się wydaje. Czyli pozostaje mi tylko czekać. Chyba. Chyba tak. To samo się tu dzieje, moi drodzy. To, co widzicie, samo się dzieje po prostu. Okej. Czy ja mam w ogóle jakikolwiek wpływ na to, co tu się dzieje, czy po prostu jak przedchodzę? O! Kolejna dziura. I tu dziura. Same dziury. Ten antichamber tworzy dziury w kopule. O kurde! O! Coś wybuchło! Biało! Wpadłem w mega gigantyczne mleko? Wycisza się. Alexander Bruce. To chyba oznacza, że to są kredyty, moi drodzy, zatem... Moi, mili, szanowni widzowie, pierwszy raz udaje mi się przejść Antichambera! Wreszcie, po półtora roku przerwy, po powrocie na wasze prośby do serii, czy w ogóle do zrobienia serii z Antichambera, udaje mi się tę grę przejść. O Jezus Maria! No moim zdaniem gra jest naprawdę majstersztykiem. Majstersztykiem. Pytanie brzmi teraz jeszcze dla mnie, czy... Okej. Okay. Powiem wam tak, gra mi się sama wyłączyła. Gra mi się sama wyłączyła, więc ja teraz postaram się ją z powrotem włączyć. Okej, okay. Jestem z powrotem w grze. I teraz pytanie brzmi... No tak, teraz chyba normalnie mogę kontynuować grę gdzie chcę. Jak widzicie, mapa się sama zbudowała z powrotem. I pytanie jeszcze brzmi, czy jak ja mam teraz gnat? Czy teraz jak wrócę... Every journey comes to an end, oczywiście. Widzicie, niewiele mi zostało tych małych klocków do odkrycia, małych informacji. Ale czy teraz jak wrócę do któregoś miejsca, na przykład do... Nie wiem, niech będzie z powrotem Jump to Far, to jaki mam jaki mam... Czerwony mam gnat, tak? Okej, okay, czyli nie mam go czarnego znowu. Czyli mógł odbyć jeszcze raz całą podróż w poszukiwaniu tego, w ratowanie tego
tego klocka. Także, moi drodzy, to teraz już oficjalnie dotarliśmy do samego końca. Proszę bardzo, the end, cling to travel. Moglibyśmy rozwiązać jeszcze ostatnią zagadkę. Dotarliśmy do samego końca Antichambera i to już jest koniec serii, koniec odcinków, koniec miażdżenia mózgu. Ja prawdopodobnie sobie te rzeczy, które jeszcze zostały, mi to sobie podkrywam sam, bo chyba tu nic więcej mega ciekawego nie ma. Jeśli jest coś ciekawego, to dajcie mi znak w komentarzach, to być może zrobię jeszcze kiedyś jakiś bonusowy odcinek z kontentu, który rzeczywiście może warto jeszcze pokazać. Albo sam przejdę i zobaczę, że o, to może pokażę wam to, to i to kiedyś w jakimś bonusie. Tymczasem, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za to, że byliście ze mną przez całą serię z Antichambera, że mogłem razem z wami ją wreszcie przejść. Dla tych wszystkich, którzy poszukiwali zagadki, poszukiwali odpowiedzi, w sensie jeśli chodzi o zagadkę, którą wrzuciłem w odcinki Antichambera, to dzisiaj jest oczywiście ostatnie dwa elementy, to lekko już teraz zdradzę, ostatnie dwa elementy znajdują się tutaj w tym filmie. Jeśli poskładacie te elementy w całość, to odniesie was to w jakiś magiczny sposób, o którym wam nie powiem, bo mam nadzieję, że sami się domyślicie, to was to przeprowadzi do pewnego sekretu, mojego bonusa. Także powodzenia w szukaniu. Mam nadzieję, że macie wszystkie 11 elementów. Jeśli nie, to zobaczcie wskazówki w pierwszym filmie. Może was naprowadzą na jak znaleźć wszystkie pozostałe elementy. Tymczasem ja wam pięknie dziękuję. Wielka piona, trzymajcie się i zobaczymy się w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Jeśli na przykład mielibyście, na koniec jeszcze was o to zapytam, jeśli mielibyście pomysł na inną grę logiczną, którą chcielibyście, żebym ograł, albo na przykład, nie wiem, nabył, albo jakaś jest naprawdę mega spoko, chcielibyście zobaczyć, jak gram, oczywiście z wyłączeniem Stanley Parable, to już zaznaczałem nieraz, ponieważ grę przeszedłem dawno temu i chyba nie chciałoby mi się jeszcze raz jej ogrywać, chyba że na jakąś minigraszkę tylko wam pokazać, o co chodzi. To jest naprawdę gra, którą powinniście przejść sobie sami, nie jest aż tak mindfuckująca jak Antichamber, ale ma też swoją bardzo fajną fabułę, więc bardzo was zachęcam i polecam. Jeśli macie jakieś inne pomysły, dawajcie w komentarzach, wrzucajcie propozycje. Japa mnie boli jeszcze po półtorej godziny filmu, który się nie nagrał, także ja wam pięknie dziękuję i już ostatecznie się z wami żegnam. Wielka piona! Cześć!